Witam was, kochani, ponownie. Dzisiaj chcę wam pokazać coś na ten okres, jaki mamy Halloween. Czyli parówki zombie. Tak, parówki zombie. Ale najpierw posłuchajmy, co ma do powiedzenia nasza asystentka. Serdecznie zapraszam do subskrypcji i pozostawieniu dzwoneczka na tym kanale, by pozostać na dłużej z tą super pozytywnie zwariowaną rodziną. No właśnie, dokładnie tak jak ona mówi. Kochani, do tego potrzebujemy tylko parówki, ciasto francuskie i ziarka pieprzu. Więc przystępujemy, żeby nie przeciągać. Musimy sobie z naszych parówek zrobić takie ludziki. Więc przecinamy na dole. O, robimy takie nóżki. Później wyżej trochę przecinamy, żeby zrobić rączki. Tak. O. I teraz do tego potrzebujemy bardzo cienkie paski ciasta francuskiego. I co, widzimy się, jak pokroić kondolizo, co? Tak. Mamy nasze bandaże dla naszego zombie. Słuchajcie, ubierzemy naszego zombie, zawiniemy go w bandaże. O, tak. Tak. Druga nóżka troszkę. Tak jak się mówi, na drugą nóżkę. Na drugą nóżkę, żeby się te nóżki, tak wiecie, trochę rozchodziły, nie? O, i teraz jedziemy brzuszek. Tak. Teraz pod paszki wejdziemy naszemu zombiemu. Tak, o. Jeszcze jedna paszka. A paszka? Łapki odstają? No trochę odstają, no mogłyby więcej, no ale... Widocznie zombie nie ma wrzodów pod pachami. Tak, chodź tu. I teraz z tej reszty robimy sobie... Tak, tak, łapy mi się trzęsą, bo takiego zombie ubrać, to się ręce trzęsą, wiem. Ze strachu. Tak, zrobimy sobie jemu taką małą główeczkę, jakby czapeczkę, o. O, no chodź tu. I teraz pomoczymy go wodą. Te bandaże. Pomoczymy wodą bandaże. O, mokrą ręką, tak. Po drugiej stronie też. I takie zombie, jeszcze łapki mu rozszerzymy. I takie zombusie. Jest gotowy jeden. I teraz jak ja wszystkie zrobię, wszystkie ubiorę w bandaże, to się wtedy zobaczymy. No, kochani, mamy wszystkich naszych zombusiów. I teraz musimy te bandaże pomoczyć wodą. Ręką po prostu zamoczyć te bandażyki. O, każdy z osobna. Troszkę wody potrzebuje. Trzeba je umyć przed tym, jak wyślemy je do piekła. Tak, do piekła, do tej temperatury wysokiej, nie? O, teraz poukładam je wszystkie sobie na blaszce. O. Tak, trzeba im zrobić małą przerwę, bo jak zaczną puchnąć od temperatury... Czekaj, bo ten się na bok położył jakoś. O, jemu na boku wygodniej. Tego jednego damy tu w nóżki. O. A myślałem, że temu jednemu się upiecze. Nie. I teraz składam do piekarnika na temperaturę około 160 stopni. No, obserwować będziemy, jak to będzie wyglądało. Podejrzewam, że z 20 do 30 minut potrzebują. 15 kondolizy, co ty 15? Chcesz iść? Co z nich chcesz zrobić? Podwójne zombie? No. No dobra. Dobra. Bo się doczekać nie mogą. Dobra, stawiamy do piekarnika, kochani. Teraz naszemu zombie musimy zrobić oczka. Są już upieczone, jak widzicie. Żeby widziały nas. Tak, i tutaj robimy sobie dziureczki czymś. Ja mam akurat taki fajny nóż szpiczasty. I w każdą taką dziureczkę, spróbuję z moimi paznokciami, to nie będzie łatwo, ale uda się. W każdą taką dziureczkę wkładamy mu oczko. Poszło jakoś. Proszę bardzo. O, jaki zombuś ładny. Chodź to. I jak zrobię, teraz się na chwilę rozłączymy i jak zrobię wszystkie oczka, wszystkie zombie przyozdobię, to się znowu spotkamy.
spotkamy. Teraz jeszcze dodamy efektu. Możemy sobie z jakiejś czerwonej masy porobić na tych zombie kropki krwi. Zobaczcie, o. Takie tam kropki, o. Jakby we krwi były, nie? Troszeczkę, o. Jeden gdzieś tu na głowie ma, o. Także to może być, kochani, taki efekt dodatkowy. Jeżeli ktoś chce, to zrobi. Jeżeli nie chce, to nie zrobi. Ale myślę, że trzeba by było spróbować. I takie zombusie najlepiej podawać z jakimś czerwoną właśnie też masą. Czyli sos taki z przecieru. Zamaczamy sobie. Jeszcze ma więcej krwi. I jemy. No. Super. No. Aż mi to się wypadło. To co, kochani? Upiornego Halloween! Dokładnie.